Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Danganronpa Blowbar. Witam was w rozdziale pierwszym. Zaczęliśmy takie rozdziałowo pierwszowe pierdu, czyli przyszukujemy szkołę, korytarze, które my w sumie jako fani Danganronpy znamy dosyć dobrze. No i zobaczymy, co tu się dzieje. Przy okazji szukamy Shozo, który strasznie się spłakał, tam poszedł sam, jeszcze przy wyjściu sprzedał, jak on się nazywał, Toshiro cios, z tego co rozumiem, w twarz, albo nie wiem, no po prostu jakoś tam odepchnął, czy tam uderzył. Jesteśmy teraz w naszym pokoju, o ile się nie mylę. Łóżko jest miękkie i to jest zaskakująco przydatne. Wiesz, co jest jeszcze przydatne? Zostawienie teraz subika oraz łapki w góry. Bardzo dziękuję wam za pomoc w rozwoju kanału. Lecimy po więcej, moi drodzy. Zwykły jakiś schowek, zwykły kosz na śmieci, różne roślinki tutaj są. Możemy zacząć jeszcze sralnik, znaczy łazienkę. To jest prysznic. Wygląda to, że Mokuma powiedział, że woda nie leci o północy. Dobrze mi jak coś, co się przyda podczas śledztwa. To jest toaleta często znajdywana w domach. Okej, okay. Czy my coś tu jeszcze możemy zrobić? A, mam się rozejrzeć. Czyli czegoś jeszcze tutaj nie podniosłem albo nie sprawdziłem. Miękkie łóżko. No nie widzę tutaj niczego konkretnego, ale nie, może coś tym się nie rzuca monitor? To jest ten sam telewizor do szkolnych komunikatów, jak widziałem w sali wejściowej. Żebym musiał patrzeć na jego mordę w prywatnym pokoju. He? Co to? O, monomuletki! Wyśmienicie! O, znowu? Zastanawiasz się, dlaczego, co ty właściwie znalazłeś, Kazuki, co? Oj, znowu przyklikałem. To się nazywa monetka Monokumy. Możesz pomyśleć, że to jest taka waluta, której będziesz potrzebował w Hope Speak Academy. Swoją drogą, notabene, fajnie było zobaczyć jakąś zabójczą grę, gdzie motyw waluty jest jakoś inaczej wykorzystany. No nie mówię, że wykorzystałem, że nie wiem, za 5 dostaniesz nóż, za 10 jetpacka, za 15... nie wiem, jetpacka, żeby wylecieć, ale no jakoś może ciekawie. Po prostu myślę, że sam nic nie zaproponuję, ale myślę, że byłby wobec tego jakiś ciekawszy pomysł. Oj, oczywiście nie możesz kupić za to nic. Jest... Znaczy, to jest tak, że nic za to nie kupisz. Jest specjalne miejsce, żeby tego użyć. Po. Monetki Monokumy mogą być używane tylko przy maszynie, która jest na parterze szkoły. Nie ma innego miejsca. Co ty na to? Zastanawiasz się, co z tego wyjdzie? Czy twoje serce nie bije szybciej? Nie, nie za bardzo. Tak czy siak, kiedy to spróbujesz, poznasz tego smak. Więc cokolwiek, kiedykolwiek masz wolny czas, dalej spróbuj. Będę miał monetki ukryte, żebyś mógł się fajnie szukać skarbu. A póki co, baw się dobrze, pa! Chyba nie podzieliliśmy hype'u, który Mokuma czuł, żebyśmy my wyczuli, więc no podejrzewam, że nie spodobało mu się to. Jak to dobro czasu? Ty cholerny niedźwiedziu. Wciąż sprawdzę to później, kiedy będę miał czas, tylko przez to, że muszę to zbadać. Czy mogę teraz już wyjść? Może okna jeszcze? Okna w pokoju są zakryte żelaznymi płytami, okej. Okay. Chyba przeszukałem wystarczająco. Mogę teraz wyjść? Możesz to teraz zapisać w swoje gierki, kolego. O, Kazuki, sprawdziłeś wszystko? Tak, wnętrze jest znacznie lepsze niż się spodziewałem. Nie było zbyt dużo mebli w moim pokoju, ale nie wydawało się... Wydaje mi się, że nie miał problemu z zostaniem tam. Teraz, kiedy sprawdziliśmy nasze pokoje, musimy znaleźć Shozo. Może sprawdzimy, czy Shozo nie jest w swoim pokoju? To możliwe, sprawdźmy. Mhm. A, naprzeciwko, tak? Shozo, jesteś? Nie ma odpowiedzi na moje pytanie, czy nie ma go w środku? Kazuki, proszę odsuń się. I skrupniaka. Shozo, jesteś w środku? Otwórz drzwi. Czy Yukari jest Jehową? Shozo! Co ty robisz? Co masz na myśli? Śpiewam jego imię. Aha, to śpiew. Czy to takie zawijaski, to znaczy to jest śpiew. Nawet jeśli, to wciąż jest trochę, żeby wzywać kogoś tak w środku dnia. Czego do cholery chcecie?
Widać było złość na twarzy Shozo, który widocznie pojawił nam się przez otwarte drzwi. To było dosyć denerwujące. Przeszliśmy po ciebie, każdy zbiera się w jadalni, więc chodźmy. Każdy teraz przeszukuje szkołę, a potem się zbieramy. Może ktoś znalazł wskazówkę, żeby uciec, rozumiesz? Nie ma potrzeby. Kiedy poprosiłem was, żebyście się o mnie troszczyli? Odejdźcie. Proszę, nie rób tego. Nawet jeżeli nie podoba ci się pomysł, musimy zobaczyć się raz na jakiś czas. Myślę, że tak będzie lepiej, żebyśmy się... Odejdźcie, teraz. Ale burak. Zaskoczony przez zamykające się drzwi przed twarzą, Yukari upadła na biodra. Coś tam klapnęła na pupę. A, to boli. Boże, on był jeszcze bardziej zdenerwowany niż wcześniej. Jesteś cała? To był prosty upadek. Jestem cała. Chyba byłoby najlepiej, gdybyśmy zostawili go samego, przynajmniej na razie. Jeżeli teraz z nim pogadamy, może znowu trzasnąć nam przed twarzą drzwiami. No tak, ale sami się prosiliście, przecież on nie chce waszej pomocy, no to już... Jak nie chce, to już chyba nic nie wyczarujecie, no dajcie spokój sobie z gościem i sobie na razie siedzi tutaj. Ważne, żeby cała reszta drużyny się złapała. To jest pewne, bazując na jego reakcji, nie sądzę, żeby kiedykolwiek... Żebym kiedykolwiek chciał go jeszcze raz zawołać. Czekajcie, trochę sobie obniżę. On będzie bezpieczny, skoro to jego prywatny pokój, więc to może dobry wybór, żeby zostawić go tam samego na jakiś czas, a niech se siedzi. Czy chciałabyś może już pójść do jadalni? To może być moment, kiedy reszta zbiera się już. Więc jeżeli jest zbyt późno... Nad dziwnym przetłumaczone, a chodzi o to, że... No cóż, jeżeli tak, to może pójdźmy, żeby się inni martwili. Zaczynamy się za chwilę, muszę tylko jedną rzecz załatwić, więc idź przodem. Okej? Coś załatwić. Nie powinienem pytać zbyt dużo, biorąc pod uwagę, że to dziewczyna, racja. No chcę kupę zrobić, Boże Kazuki, jak ty nie łapiesz w ogóle sygnałów? Co jest z tobą nie tak, chłopie? Ma ci to zrobić na wycieraczkę, żebyś zrozumiał? Czasem zapisać? Owszem. Nie wiem, czy możemy się przejść i popukać. O! Chyba nikogo nie ma w środku. Patrzcie, że mam obcy, tylko nie jest ona przetłumaczona. A, to jest pokój Mai. O, to zobaczmy, kto gdzie mieszka jeszcze tylko. To jest pokój Yosaku. To jest pokój Shozo. To jest pokój Chinami. To jest pokój Mai. To jest pokój Tato. To jest pokój... O, to jest przetłumaczone. To jest pokój Akeru. Mańko nie ma w środku, dobra. Tutaj mamy pokój... Oj, nie spojrzałem. Pokój... O Jezu, kto to jest? To jest ta... To jest... Kana? Kana Ise chyba? To jest Kana. Co? Kana ma dwa pokoje? Nie no, to ktoś inny jest. Kto to jest? O Jezu, czekaj, może tutaj się jakoś odsunę? A, bo wy też w sumie teraz dopiero widzicie. Nie pomyślałem o tym, ale no tak teraz mam ustawione to wszystko. Ja tu siedzę, okej? Okay? No co ja poradzę? Nie wiem, kto to jest w sumie. Czy to jest... Wiecie, mam przecież całą rozpiskę. Ach, to jest chyba marionetka, że ma tu... Widzicie to? To jest ta jego siateczka. To jest... co jest grane? Miki Hiko, tak? Nie wiem, dlaczego mam... Aha, bo mi się literka I zniknęła. Natomiast Miki Hiko to miałem napisane Mikiko. A to jest Miki Hiko. To jest chyba Miki Hiko, tak czy siak? Nie jest przetłumaczony po prostu, to spytuję, czekajcie. To jest... No, muszę tak to zrobić. To jest Kana. jak się wycofać z tego? O, tak o. To jest Kana. To jest Tore. To jest pokój Seiny. To jest Kanjiro. To jest Toshiro. To już nasi sąsiedzi właśnie. To jest Rio. To jest Yukari. A czy Yukari ma tuż przy nas pokój? A tutaj jeszcze na krawędzi ma Misako. Okej. Okay. Bardzo fajnie to wiedzieć, w sumie taka mała wiedza. Jak kiedyś byłem w pierwszą rąbę Termeria wkręcony, to pamiętam, że znałem na pamięć, kto gdzie mieszka. Ok,
Okej, okay. Tutaj pewnie ci rowery, bo raz wygląda inaczej, wygląda bardziej jak sklep jakiś. Jedna z rzeczy w magazynie. A, właściwie nie wszystko jest przetłumaczone. Nie dziwię się. Zephyrum tak odwalił kawał dobrej roboty, że mu się nie chciało biegać po tym, to ani trochę się nie dziwię. No to co, przed jadalnią myślę, że można zrobić sejwika i wejdziemy do środka. Kiedy pojawiłem się w jadalni, było tam już sporo ludzi. Hej, dopiero się pojawiłeś? Spóźniłeś się. Przepraszam. Ale ma vibe tego. O Jezus. Nie czuję Kio, tylko może Kiyotaki. Wybaczcie, już tyle tych imion jest tutaj bardzo podobne do tych rompowych, że mi się troszkę miesza, przyznaję. Nie musisz przepraszać, ponieważ nie ustawiliśmy czasu spotkania. Hej, co się stało z Yukari i Shozo? Yukari powiedziała, że ma coś do załatwienia, więc przyszedłem pierwszy. Co? Więc Yukari jest teraz sama? Może? Czy zdajesz sobie sprawę, co się stanie, jeżeli zostawiasz dziewczynę samą w takiej sytuacji? Czy zapomniałeś, dlaczego wszyscy tak działamy razem? A... gdybym wiedział, że to się stanie, to bym za nią poszedł i... Przepraszam, spóźniłam się trochę? Yukari... Przepraszam, Misako. Powiedziałam Kazukiemu, że poszedł przodem, ponieważ... musiałam użyć łazienki. Mówiłam, że robiła kupę, bo że zaczęłam mylić swoją płeć. Mam nadzieję, że nie nakrzyczeliście nią zbytnio. Nie nakrzyczeliśmy, spoko, robiłaś kupę, ale ta seria ciekawe, co robiła. Wątpię, żeby to była łazienka. Ryś bardzo szybko wróciła. Na siku za szybko, na kupę jeszcze szybciej. Cóż, nic się właściwie nie stało, racja. Oczywiście, jeżeli ktoś... jeżeli ktoś by to zrobił, nie pamiętam kontekstu zdania. Na pewno był już w połowie martwy. Okej, Yukari jest bezpieczna. Kazuki, pewnie trochę przesadziłam, prawda? Trochę się zmartwiłam, przepraszam. O nie, nie. Nie zrobiłaś nic źle. To była moja wina. Swoją drogą, co z Shozo? Spotkaliśmy go, ale nie chciał przyjść. Myślę, że jest bardzo wkurzony. On jest po prostu taki nerwowy. Teraz jest bezpieczny w swoim pokoju, więc zostawiliśmy go tam. Zrozumiałam. Usiądźcie. Mhm. Kiedy usiedliśmy, Misako, która się rozejrzała, zrobiła taki grymas. Co się stało z Yosaku i Seiną oraz Kaną? Nie widzę ich. Mei widziała tą trójkę idącą razem wcześniej. To zupełnie formujące się molekuły wody, więc pewnie są cali. Czy ich śledztwo zostało opóźnione? A może robią coś innego? Może coś złego się już stało? Nie mów takich przerażających rzeczy. Niech wszyscy się uspokoją. Na pewno ta trójka będzie cała. Jak możesz być tego pewien? W takim miejscu, nie znam każdemu. To jest... Rozmowa w taki sposób nie da nam żadnego rozwiązania. Póki co, podzielmy się tym, co sprawdziliśmy. Ale musimy być tutaj wszyscy, żeby każdy usłyszał to, co znaleźliśmy. Czy tak nie było, czy nie byłoby lepiej poczekać? Wytłumaczę to tej trójce później, oczywiście Shozo. Coś nie tak, pan Notore? Nie, to nic. Dzielimy się tym, co znaleźliśmy, racja? Ja zacznę. Czyli zaczynajmy. Okej, więc kto zaczyna? Więc ja zacznę, od razu przechodząc do sedna. Próbowałem poszukać, czy jest jakaś dziura, żeby stąd wyjść, ale okna, drzwi i wejście są zamknięte i zablokowane. Pani Yozora, ninja, potwierdziła to, więc możemy uznać to za prawdę. Yozora? A, skoro mowa już o tej rudej, nie ma jej tutaj. Muszę jej... jestem. Ona pewnie gdzieś podwieszona pod sufitem i tylko obserwuje z nienacka. O, przepraszam. Więc to Akeru Yozora, racja? Tak, zgadza się, jestem Akeru Yozora. Erotyczna ninja. Mogę nazwać się Akeru, a ty możesz mi nazwać Misako. O, Misako. Okej, Misako. Akeru. Zapytam, żeby się potwierdzić, czy to prawda, że wyjścia są zablokowane? To jest prawda. Poszłam tam i poszukałam nawet najmniejszej dziurki. Nie było żadnego sekretnego przejścia, które najlepszy ninja, Akeru Yozora, może znaleźć. Praca Mikihiko-chan? Mikihiko-chan?
O, czy ktoś mnie wołał? Nie ma szans. Czy normalna rozmowa jest niemożliwa? Teraz wspominała Akeru. Czy nie ma żadnego wyjścia? O, Akeru, tak, zgadza się. Czemu przeczytałem? Nie chcę tego przyznać, ale taka jest prawda. Nie ma wyjścia. Słysząc te słowa, wyrazy ludzi po prostu tak pociemniały, spochmurniały. I prawdopodobnie ja też miałam, też miałam taki wyraz twarzy. Pociemniały, pełen rozpaczy. Ej, obudźcie się! Moja świadomość stała się jaśniejsza przy tym nagłym krzyku. To były słowa Tore, która sprowadziła wszystkich z powrotem z tego ociężałego stanu. Nikt nie umarł, więc dlaczego jesteście tacy zrozpaczeni? Pozbierajcie się, wy żałośniaki. A co z tobą? Masz jakieś dobre informacje albo coś? Informacje zawsze są dobre. Przynajmniej informacje, które... że nie musimy głodzić się na śmierć. Nie musimy się głodzić? O, ale super. Byłam w kuchni wcześniej. Jest wystarczająco żarcia, żebyśmy wszyscy mogli się najeść. Tak jak powiedziała pani Akatsubaki, poza tym kolesiem... poza tym ten koleś dał nam gwarancję. Pamiętajcie, że składniki będą odnawiane, tak długo jak będziecie ich używać. Ten koleś? Który? Monokuma. Rozejrzałem się i pojawił się znikąd. Czy nie jesteśmy pewni, że te składniki mogą być zatrute? Tak nie jest! Gdy tylko przyszliśmy do jadalni, poszedłem sprawdzić kuchnię. Jestem pewien, że sprawdziłem wszystko. Nie ma żadnej trucizny w jedzeniu. A skąd ty to wiesz? Czy to prawda? Więc... to chyba tyle. O co chodzi? Jest jakaś zauważalna zmiana zachowania w powietrzu. Co? On jest farmerem, więc oczywiście on zna się na składnikach. I... Ja nie jestem w stanie spojrzeć na pierwszy rzut oka. Tak siak... zamknij swoją jadaczkę. Skoro wymieniamy się rolami, czy pani Hasami dowiedziała się czegoś? Niczego. Potwierdziłam, że jest łaźnia z przybieralnią i pralnią. Możemy się umyć, skoro tu jesteśmy. To jest dobra rzecz. Ty, czy twoje myślenie jest trochę zbyt pozytywne? W takich momentach to jest ważne, żeby myśleć pozytywnie. To prawda, ale... Mogę się odezwać kolejna? My i ja rozejrzałyśmy się przy przychodni przez jakiś czas i było tam sporo lekarstw pod ręką. Leki przeciwbólowe, leki na trawienie, na zmęczenie, na przeziębienie i tak dalej. Znowu przeklikałem. May ma trochę wiedzy medycznej, więc jeżeli zachorujecie, proszę przyjdźcie do May. Było już wystarczająco narzędzi do pierwszej pomocy, takich jak bandaże czy ointments. Ointments oznacza, że wam powiem co, bo nie kojarzę trochę tego słowa. Znaczy, coś tam świta, ale w którym kościele to nie wiem. Maści. Czyli były tam bandaże i maści. Bycie częścią tego, będąc częścią tego zespołu, sprawdziłem. Being a part of it, I checked it. Sprawdziłem to kiedy zajmowałem się tato wcześniej z dziewczyną, która mnie tam pociągnęła. He? Znowu narzekasz, maluchu? Pewno ja cię pokonam. I kiedy tak sobie chodziłem, zauważyłem, że żaluzy są opuszczone. The shutters were down. Jakby chroniły nas od... pójść na kolejne piętro. Żaluzje? Okej, czy Kazuki dowiedział się czegokolwiek? Gadaliśmy wcześniej w pralni. Znalazłem prywatne pokoje w korytarzu niedaleko niej. Nasze klucze to elektryczne handbooki. Czyli pomyślisz, że była taka funkcja. Jeżeli przypadkowo się je straci, to będzie coś wielkiego. Jeżeli będzie się spało w miejscu innym niż pokój prywatny, to naruszenie zasad. To byłby koniec. Masz dużo negatywności. C-
co do tego problemu, szkolne zasady mówią tylko o prywatnych pokojach, nie o swoim własnym pokoju. Aha, czyli mamy szerokość, każdy może spać w którymś z prywatnych pokoi, ale niekoniecznie w swoim. Spoko? Czy to jest zapowiedź tego, że dostajemy Sayaka V2? Zobaczymy. Innymi słowy, jeżeli ktoś będzie miał tarapatę, będzie mógł podzielić się jakąś prywatną... będzie mógł komuś użyczyć swój prywatny pokój. Sprawdziłem też wnętrze pokoi i wydaje się, że wystarczy to taki pokój dla dwóch osób. Jest pewien sposób. Hej, chłopaki, jeżeli coś się stanie, przychodźcie do mojego pokoju. Wpuszczę was. Hej, ludziska, to nie tylko chłopaki. A co jeżeli to będzie dziewczyna z zboczeńcu? A co jeżeli zostanie zaciukana, a mogłaby przeżyć normalnie śpiąco obok kolesia? Antyzboczeńcowa babo? To... O Boże, jestem rozczarowana panem, panie Takahara. A co wy takie jesteście? Ha, 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 ha. Toshiro zarumienił się z zawstydzenia, a chłopacy wybuchli śmiechem. A właściwie inni wybuchnęli śmiechem, kiedy to zaczęli. Nastrój poprawił się bardzo dzięki dźwiękom śmiechu. Nie sądzę, żeby teraz był dobry czas na śmianie się z takich banałów. Nieważne jak bardzo martwimy się o wygłodzenie czy śmierć, to nie zmienia faktu, że jesteśmy uwięzieni, prawda? Ej, co ty tak gadasz? Możliwość normalnego życia jest dobrą rzeczą. Więc czy pan Shimagami chce żyć tutaj przez resztę życia? Shimagami to? Shimagami... To jest farmer po prostu. Ja nie mogę! Jest dużo pracy na zewnątrz. Więc zapytam raz jeszcze, panie Shimagami. Nawet jeżeli będziesz musiał kogoś zabić tutaj, czy może to zaakceptować jego znak, że jesteś gotowy do wyjścia? Ja... Spójrz na to. Nie możesz odpowiedzieć, prawda? Czy to nie oznacza, że jeżeli coś się stanie, jest duża szansa na to, że do morderstwa dojdzie? Inaczej, doesn't that mean that if some... To nie oznacza, że jeżeli coś się stanie... No chyba, że jak już coś się stanie, to sytuacja oscyluje do tego, że dojdzie do morderstwa. Czy nie możesz przestać? Co on właściwie robi? A co z tobą, panno Hasami? Co? To nie jest tylko pytanie do pani Hasami, ale do was wszystkich. Boże, czemu tak się przeklikuje? Możecie temu zaprzeczać, ale nikt nie wie. Jak zmienicie się, jeżeli dostaniecie motywację? To nie jest sytuacja, gdzie możecie po prostu się śmiać, prawda? Każdy zamknął się po słowach Rio. Ludzie są zdolni do okrutnych rzeczy, kiedy wchodzi w grę coś ważnego dla nich. No, Rio nie powiedział głupio, ale szkoda, że musi to przedstawiać taki... Ale no może, gdyby nie dosadny sposób, to by nie doszło po prostu do tej ekipy to. Jeżeli cokolwiek się stanie, tak jak on powiedział, jak to się zmieni? Nikt to nie przewidzi. Więc co z tobą, Rio? Co ze mną? Pytasz, czy możemy tak wyjść? Jeżeli tak, to nie byłoby złym pomysłem, żeby zabić się już teraz, tutaj? Co ty na to? No jak? Co powiesz? Odpowiedz. Jeżeli miałbym zdecydować, które, trzymałbym się pozycji, żeby nie zabijać. On powiedział, że możemy wyjść, jeżeli zabijemy, ale to nie zostało potwierdzone, czy to prawda, czy nie. Okej. Zaskakujący spokój. Bardzo, bardzo fajnie, że taki właśnie spokój prezentuje sobą. Jeżeli bym próbował przejść na drugą stronę, może zginąłbym pierwszy z dłoni pani Akatsubaki. To jest takie samo, ponieważ cenię sobie moje życie najbardziej. Jesteś ohydny. O, proszę. Oceniam wzrosty i upadki raczej szybko. Rio zaśmiał się, tak zwyczajnie, ale twarze innych, którzy słyszeli rozmowę, nie były takie dobre. Jeżeli mamy motyw, to możemy zabić. To jedno pytanie sprawiało, że wszyscy podejrzani... Sprawia, że każdy siebie podejrzewał, patrząc sobie na twarze. Przestrzeń wypełniona tym napięciem
która została zniszczona nagle, no jakby od... No jakby znowu się zaczęła ta strefa, te niedowiarkowatości. Przepraszam, że się spóźniłam. Marvelous. Nie sądziłem, że będzie tu coś takiego. Dużo cudownych rzeczy. Zgadza się, miło jest zobaczyć tak wiele interesujących rzeczy. To wy. O, wy już się zebraliście? My się trochę spóźniliśmy. Znaliśmy coś interesującego. I zajęliśmy się tym. To był głównie Fujita, który dotykał wszystkiego i mówił, to jest to. A, nawet Kana podekscytowała się do tego i tamtego. Ale dlaczego każdy taki jest? Twój wyraz twarzy. To nic wielkiego. Czym jest ta interesująca rzecz? O, racja. Siłownia, gdzie my wszyscy spotykamy się razem. Wszyscy, tak, dobrze, przetłumaczyłem. Znaliśmy mały pokój do nadawania, tam na tyłach. Pokój do nadawania? Kiedy sprawdziłem to, to wydawało się, jakby to była taka... Jakby to była sala tego... Jakby to była scena do tego pokoju nadawania z siłowni. Nie wiem, w sumie zbyt dużo, ale jest dużo wyposażenia, które wyglądało na dosyć drogie. To było prawie jak cały setup. Cały ekwipunek jest naprawdę wysokiej jakości. Jeżeli mamy tę technologię, to jest możliwe, żeby robić różne broadcasty bez trudności. Z delikatnym dostosowaniem to byłoby możliwe, żeby nadawać przez radio w formacie... Żeby nadać przez format radio w jadalni. Jeżeli chcecie poprosić o piosenkę, dajcie mi znać, proszę. Nie czytaj. To byłby zły plan, żeby nadawać taki ciągły program, racja. A co jest złego z wszystkimi? Wszyscy chcą nagle mdleć. Mów, że spok... Ja, moc, nie dobra, a potem... Nie wiem, czy sej to powinno być. Coś tam spokój, kiedy jesteś rozpaczony. Czy nie wiesz, że zachowanie tego śmiechu sprawdza... wspomnienia, po prostu? Znaczy szczęście bardziej? Te kawałki zamrożonego martwego mózgu. Nie rozumiesz? Jesteśmy uwięzieni, nie zdajesz sobie sprawy? Daj spokój. Nieważne, jak bardzo ciężko już próbować. Nieważne, jak... Ciężko co? Czy jest jeszcze ktoś tutaj, kto może powiedzieć... I will never kill... Nigdy nie zabiję osoby? Nie było odpowiedzi. Nikt nie przemówił. Czyli oni gdzieś w głębi wiedzą, że będą się zabijać. Pytanie zapytane przez Komuri jakiś czas temu i pytanie zapytane przez Chinami teraz. Jakby one tworzą się, żeby stworzyć... Mind to make... Żeby sprawić, że nie każdy, że nikt nie jest pewny swojego umysłu. Poza jedną osobą. Proszę, jest tutaj. He? Mówię o sobie. Mogę zapewnić wam, że... Ja, Yosaku Fujita, nigdy... nikogo nie zabiję. Jak nie może to dowieść? Nie mogę. Ponieważ nigdy nie pomyślałem o zabijaniu kogoś. A więc, co teraz? Przez to, że... Tylko przez to, że nie znasz znaczenia? Cóż, może być trochę powolny, żeby znać skomplikowane rzeczy w takiej sytuacji. Nie mogę zrozumieć atmosfery, ale... Chciałem zawsze żyć pozytywnym życiem. Jeżeli żyjesz życiem z pozytywnością, możesz przejść przez każdą sytuację. Więc śmiejmy się wszyscy. Peace. Ty. A teraz, żeby wszystkich pocieszyć. Jak jest te pracy, która lubi kary? Odpowiedź to racer? Nie rozumiem. Racer to ścigacz, kary to przyprawa. O czym ty mówisz?
ty po prostu już odejdź ty. Ty spasuj dziwaku. Anti-violence! Tylko przemoc, tylko przemoc! Taki niezdarna scenka zepsuła całą atmosferę. Ciśnienie, które leżało aż do teraz, ta absurdalna samotność zniknęła jak dym. Wszyscy zaczęli się śmiać. Haha! Przestań! Ten koleś naprawdę chce umrzeć. Nie za bardzo to rozumiem. Hahaha. Maja została trochę poruszona. Hej Misako, możesz śmiać się ile chcesz. To byłoby niegrzeczne, ha. Wszyscy uśmiechali się jasno. Patrząc na nich, byłem w stanie uspokoić się. Ha, hej Yukari, o co chodzi? Myślę, że miałaś rację. Wierzę, że naprawdę jesteście dobrzy. Cieszę się, że Kazuki ten myśli. To byłoby miłe, żeby mieć Shozo tutaj. To może się niedługo wydarzyć. Mam przyjaciół, którzy chcą sprawdzić śmiech pomimo bycia w tej sytuacji. Mam przyjaciół, którzy to zaakceptują. No. Wszystko potrzebuje nowoczesności. Nie powinniśmy to robić zbyt wiele. Czy nie wszyscy są zmęczeni? Słysząc to, czuję delikatne zawroty głowy. Czujesz tarp, ponieważ... Czujesz tarp, ponieważ jesteś... no ranny, ty idioto. Nie, pan Shimagami nie jest jedynym. Ja też jestem dosyć zmęczony. No przez to, że było dzisiaj tyle pracy. Moja też jest śpiąca. Też jestem bardzo zmęczona. Chcę zrobić prysznic i wyjść. Pójść spać. O, pani Watanabe, prywatne pokoje. Which way did you say they were? Gdzie one były? Och, wyjdź stąd i pójdź korytarzem po prawej stronie. Właściwie zapomniałem wspomnieć, że w ciszy nocnej woda jest odcięta. Dlaczego teraz mi mówisz? Pójdę szybko. O, ona zniknęła. To był Ultimate Ninja, ależ takie outstanding, to jest takie zapierające dech w piersiach. To wygląda na jakieś ninjutsu z filmu, albo coś takiego. I should go back. Też powinnam się cofnąć. Czy to tyle? Cóż, jeżeli dobrze się wyśpimy, może przetrwamy jutro. Zobaczymy się jutro, peace! Wszyscy poszli do swoich prywatnych pokoi lekkim krokiem, lżejszym niż wcześniej. Ja wrócę do swojego. Muszę też odpocząć, Kazuki. Do zobaczenia jutro. Tak, dobranoc. Okej, please, zapis. Prysznic wzięty, dobrze, będzie się lepiej siedziało. Witam, to szkolne ogłoszenie. Jest 22. Nadszedł czas ciszy nocnej, więc jadalnia będzie zamknięta i niedostępna. Dobrych snów i dobranoc! Gdy tylko wróciłem do pokoju, umyłem się, położyłem na łóżku i usłyszałem komunikat ciszy nocnej. Wspólne życie, racja. Szczerze mówiąc, wciąż nie wierzę. Jesteśmy uwięzieni. To nie brzmi jak typ B albo... Typ B... takiego filmu dla wyświetleń, powiedzmy. Znaczy, to było bez wątpienia nasza sytuacja, co wydaje się być słabym żartem albo koszmarem. Teraz to jest rzeczywistością. O Jezu, może lepiej pójdę razie spać. Kiedy dostanę dobry, regenerujący sen i wstanę jutro ze zmęczenia, będę mógł znowu się ruszać. To był mój pierwszy szalony dzień w Hope Speech Academy. I dobiegł końca. Byłoby lepiej, jeżeli wszystko byłoby snem, kiedy otworzę oczy raz jeszcze, ale... Rzeczywistość nie zmienia się tak łatwo. Potrząsłem głową i usunąłem tą możliwość, co jeśli, która przyszła mi do głowy.
I tak, świadomość została wysłana na pusty świat. Tak, chcę zapisać, moi drodzy. No i to też moment, w którym skończymy odcinek. Myślę, że tak dosyć standardowo dalej. Fajnie, że troszkę są odbiegnięcia w takich scenkach, typu w tej jadalni. No widać, że są takie pomysły na same scenki, co dosyć fajne, świeże. No ale poza tym na razie nie ma jakiegoś takiego urwania, jest po prostu okej. Okej, ani słabo, ani bardzo dobrze, czy tam dobrze, jest po prostu ok. Jest po prostu ok, tak bym to teraz określił. No pierwszy dzień mamy za nami, więc pewnie gdzieś tam będzie powolutku to oscylowało. Już wiedzieć, że niektórzy nie przychodzą na śniadanie, niektórzy się spóźniają. Na pewno będzie z tym bardzo, ale to bardzo dużo zabawy. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli wam się podobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę, do zostawienia subskrypcji, a także do wpadnięcia do opisu pod filmikiem, gdzie macie link do moich transmisji Twitch. Streamuję praktycznie codziennie, czasami oprócz soboty, od godziny 18 do późnych godzin wieczornych. Zapraszam serdecznie, wszystko z mojej strony i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, no i hej, papa!